No tak jak mi się wydaje, że jest tutaj pewne podobieństwo do Debura i do tego tkwienia w pewnych schematach, które potem odbywają się kosztem, czy realizowane są kosztem tych zawodników ofensywnych, o których wspomniałeś. A jeśli chcecie jeszcze coś powiedzieć na temat Petera Lavioletta, to mogę wam oddać mikrofon. Jeżeli nie, to przejdziemy dalej, bo mamy kilka roszad w kadrach klubów. Mieliśmy trzy drobne wymiany, mieliśmy nowy kontrakt. To ja może wtrącę jeszcze, ale już może niekoniecznie o Peterze Laviolecie, ale w ogóle o Nashville. Nie zdziwię się absolutnie, jak mimo tego, że już jest styczeń, jak się okaże, że to wcale nie było za późno na te zmiany. Straty nie są duże, drużyna nadal jest całkiem dobra personalnie. Ciekawi mnie tylko wybór Johna Hinesa, to znaczy wiemy dlaczego padł wybór na Johna Hinesa, bo asystent menedżera Davida Poyla był kolegą Johna Hinesa na uniwersytecie, oni nawet w jednym pokoju na studiach mieszkali, więc już wiadomo dlaczego padł wybór na Johna Hinesa. Po znajomościach, co na pewno Kamila boli. No tak, no oczywiście, no to jest nieprawdopodobne, jak te koligacje tam się odbywają. A co zabawniejsze, bardzo polecali Johna Hinesa Ray Shiro i Tom Fitzgerald, czyli duet rządzący New Jersey Devils. Tak tylko przypomnę, że 3 tygodnie temu Johna Hinesa wykopali na ulicę. Ale zachwyceni byli, polecali niesamowicie. Jak handlarz samochodów furę od Niemca polecał, to oni tak właśnie Johna Hinesa polecali. Jest takie przysłowie grzech u nas był przynajmniej. Nie wziąć. A to wziął. Zwalniają, więc będą zatrudniać. No jest takie przysłowie. Ja mam wrażenie, że czasami z trenerami NHL jest odwrotnie. Zatrudniają, więc no, kiedyś go zwolnią, tak? Niedługo dadzą mu rok, każdy dwa, ma jakiś czasami termin pięć ważności swój. No i właśnie doszliśmy do końca. A Pete Laviolette na pewno też jeszcze za chwilę gdzieś wsiądzie. Jeżeli nie w tym sezonie, to na pewno od nowego sezonu gdzieś zakotwiczy 100%. No bo Kalifornia. Dlaczego nie dawać mu, nie wiem, której już piątej szansy w NHL? Bo trochę tych klubów już Lavi poprowadził przecież.